Witajcie, jestem Chudy, a to jest długo oczekiwane GTA 5 na peceta. No i prowadzimy tą serię równo z GTA San Andreas, czyli że taki plusik, że będziemy mieli takie porównanie tego miasta w już krótkim odstępie czasu, że na przykład ja nie zdążę tego zapomnieć, co tam jest w San Andreas, jakie różnice już, zresztą te różnice dostrzegam. Teraz, bo nagrywałem ostatnio dla was San Andreas i teraz sobie grałem trochę w piątkę, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda i tak dalej, nie? Jak to się nagrywa. Tak więc dobra, już bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy to. Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah! Come on! Ah! Finally! Don't do any crap! Dobra, już mamy kontrolę nad postacią. No i tak, oczywiście informacja o trybie pierwszoosobowym dostępnym tylko na konsolę nowej generacji i peceta. Come on, mister, we're giving you everything you want! Don't even think about it! Oczywiście w GTA mamy tak, że jesteśmy świadkami wielu rozmów i dialogów między postaciami, więc no ciężka sprawa. Co mam zrobić właściwie, bo nie zwróciłem uwagi. Aha, nie. Tak, bo nie mogę się ruszyć. Aha, czekam aż ktoś coś wpakuje. Dobra. In the back! What come on! What's he doing? Hurry! He's gonna kill us in here! Leave us alone! We didn't do shit to you! All set! Phone it in! No i teraz nasza rola. Trzeba wysadzić ładunek, więc bum! No bo teraz bum. Dzwonimy do bomby. No i ruch. No to idziemy po kasę. Ogólnie patrząc na wszystkie informacje, żeby nie ominąć czegoś wartościowego oczywiście, nie? No i mamy kasy tutaj na ziemi i trochę leży, więc też można nazbierać, a tutaj nasz główny łup. No i pięknie. Możemy uciekać, nie? No to zaraz zacznie się akcja większa. No i pojawia nam się element przełączania między postaciami już oczywiście. I bum. Idealnie. Sokolok. Oczywiście jak na strzelaninę, w sumie moglibyśmy wziąć Michaela, bo on ma jakieś tam umiejętności. Ale Trevor też coś tam ma, nie? On zresztą chyba teraz jeszcze tych umiejętności nie możemy używać, nie? Czy nie? Czy tak? Chyba nie. Znaczy jest niby ten pasek umiejętności, ale on jest niezapełniony. Chyba on się zapełnia jak strzelamy, nie? Też możliwe. Dobra, lecimy. Lecimy na strzelanie się z policją. No i są. Są nasze ofiary. Świetnie. Nie ładuje mu się ten pasek umiejętności w żaden sposób. Czyli że nie, bo nie możemy tego teraz używać. Czy możemy już, bo ja nie wiem. Nie, chyba nie. Jakbym mógł tego używać, to by mnie gra raczej o tym poinformowała, tak mi się wydaje. Na szczęście inni coś tam strzelają, jednak wiadomo, że to gracz robi w tym najwięcej wszystkim. No może przełączmy się na Michaela, co wy na to? Zobaczymy, co on potrafi tutaj zrobić. O! Trevor chyba mnie uratował, nie? Czy ten drugi? Jeszcze żyjesz?
Już nie żyjesz. Dobrze. Pięknie. Możemy lecieć dalej, nie? Panowie? Czy nie? Bo tam ktoś jeszcze jest. Jadą tu! Jadą tu! Dobrze. Wciśniesz się... A, no tak. No to jasne, żeby biec sprintem. No? Chyba. Go, go, go. Gramy oczywiście na myszce. Nie wiem, czy nie przeliczy mi się potem napada, pad jest cichszy w ogóle, nie? A w GTA 5 całkiem przyjemnie właśnie się napadzie też gra. Dobra, strzelam do tamtych. Tutaj się chłopcy tym zajmą. No, żyje, chyba jeszcze żyje, nie? Tam są, dobrze. Boom. Tu jesteś jeszcze? Jeszcze nie ma, jesteś jeszcze. Teraz jeszcze nie ma, haha. Jeszcze jesteś? Dobra, gin człowieku. Dobrze. Trzeba poprawić celność. Ej, Michaela życie, bo on ledwo tutaj tam nam żyje. To nie jest dobre. Więc Mikey, teraz przymierzamy, zabijamy świetnie. I mamy dostać się do samochodu, więc pędzimy do samochodu. Ale... Chyba do naszego samochodu, oczywiście. No, wystaw główkę, wystaw główkę, wystaw główkę. Tam jest, pięknie. Szybko, szybko do pojazdu. I uciekamy, uciekamy z naszym łupem. Będziemy bogacie, nie uciekaj, choć tu dobrze. I wsiadamy, bo nas gliny gonią. No, musimy ich jeszcze sprzątnąć? Nie, nie musimy. No i teraz ja mam kontrolę nad samochodem i ogólnie GTA 5 wersja na PC to jest pierwsza wersja, która działa w 60 klatkach, więc macie tą przyjemność podziwiać tego. Ogólnie teraz jak patrzę, to chodzi w przedziale od 56 do 60, ale to jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Znaczy głównie to 59-60, nie? Do 56 już rzadko już spada. No nie gądzie mnie. No na szczęście nie są tacy szybcy. I jej, oczywiście. Nie umiem jeszcze jeździć. Spoko. Ogarniemy. Tak, fajnie, że trafiłem. Mamy broń. Uuu, pociąg. I nas trafi. Niestety. Ups. Coś poszło nie tak w tej misji. Coś poszło nie tak. Teraz musimy iść na pieszo. Czy to się uda? W ogóle wiem, że ich zagłuszam, ale macie napis. No. Dobra. Będę się starał ich nie zagłuszać. A ja chcę pogadać czas. Dobra. Chatka! Brat! 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 Co z tobą? Michael! Michael nie żyje. Znaczy żyje jeszcze, ale... No jest policja, no to mamy ich powstrzymać, no to go! Nie, nie pamiętam właśnie, czy... wcześniej, jak oglądałem gameplay z tego, to używał ktoś ten umiejętności specjalnej Trevora tutaj, bo przydałaby się, przydałaby się. No, nieważne. Świetnie. Uuu, wybuch, samochodzik, dobrze. No, nie mogę tutaj wybuchnąć tak samochodu, nie, jak sam teraz, bo nie mam ten zbiornika na paliwo widocznego tak bardzo. Lecą posiłki, no to Trevor, uciekamy. Go!
No to Trevor chyba uciekł. Not always a good husband. Not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael is like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. Dobra, napisujemy, bo to jest to, co pierwsze wygrałem. Dla testu tylko grałem, więc spokojnie. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh, I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool?
cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Dobra, no to teraz kontrolujemy Franklina i mamy ukraść samochodzik. Weźmiemy sobie biały. To nie Lamar? Jedziemy. No, tak, pięknie, pięknie. Składamy daszek, kabriolecikiem polecimy, no i co? Tu jest minus tej misji taki, że muszę jechać za Lamarem, nie mogę sobie go wyprzedzić, niestety. Szkoda. No dobra, pojedziemy za nim. Coś mi tu dzwoni, a nie, to Lamar dzwoni, okej, okay, Lamar. Ła? Myślałem, że już mamy umiejętność, nie, mamy tą umiejętność, pasek zapomniany, czemu jej nie użyło? Jeszcze pewnie nie mogę. Mogę. Dziwne. Dobra. Zapomniałem o tym, że jej nie użyłem, może nie trafiłem, bo po prostu w shifta trafiłem zamiast w caps locka. Więc jedziemy już za Lamarem szybko. No tylko, że problem znowu jest taki, na dwóch kółkach się popisuje szpaner, że ja go bez problemu doganiam, nie? Mogę go wyprzedzić, a nie mogę. Niestety. No więc, po co ja to włączyłem? Więc gaz do dechy i za Lamarem. Dobrze, że jakoś tak w miarę bardzo powoli nie jedzie. Odpowiedni samochód do tego, żeby jechać szybko. Dość. Ale dobrze. Skręca. I teraz już bym mógł zaraz wyprzedzać. Ale nie mogę. Niestety. Wow. No właśnie, nie mogę się też trzymać za blisko, bo nie będę wiedział, gdzie on skręca. Homulce, jedziemy dalej. Aha, ten wyjedzie, okej. Ej, zresztą... Sorry. Zresztą to jest... Popatrzcie, jakby podobna misja co w San Andreas. Pierwsza, też jedziemy za kimś na samym początku, nie? No może nie uciekamy, ale też taka jazda do jakiegoś punktu, do domu, nie? No to nie do domu, ale do jakiegoś punktu jazda. W San Andreas jedziemy na rowerach, tu jedziemy szybkimi samochodami. Czyli, że no podobnie, można to uznać za małe podobieństwo. Zarzucił mi teraz, więc jazda. Jakieś instrukcje cały czas mi wyskakują, jak kontrolować pojazd w powietrzu. No dobrze. Lamar, znowu się mogę wyprzedzić. Ale tego nie mogę zrobić. Więc muszę się trzymać twojego tyłka. Chciałem powiedzieć czarnego, ale sobie odpuśćmy. Jep. Dobrze. Ty idziesz pod prąd, Lamar. Chyba. Dobrze. Daleko jeszcze? Bo nie chcę mi z tego Lamara trzymać, ja bym sobie chętnie pojedził szybciej. Tam teraz, dobra. Musiałem hamować, nie wiedziałem, w którą stronę skręcić, więc pojechałem, teraz sobie przywaliłem w lampę. Bo Lamar jest za wolny dla mnie. Mimo, że ma ten sam samochód, ale liczy się kierowca, no sorry. Wjeżdżamy na parking. Przejeżdżamy tylko przez parking, dobrze. Nie wiem, czy ten wyjeżdżający samochód miał mnie w jakiś sposób zaskoczyć, czy to tak po prostu dodatek, bo tak nie ogarniam. Tak się zastanawiałem na tym też wcześniej. Może jakbym przy dużej prędkości jechał, to mógłby mnie on zaskoczyć. Gdzie ty jesteś, Lamar? Tu wjechałeś, okej. Okay. Dobrze, mamy cię. Widzę, że już zwolniłeś się, muszę hamować cały czas za tobą. Dobrze, niech będzie. Teraz jedziemy przez serię parkingów. I co, już jesteśmy na miejscu? Idealnie, spowalnia ruch. No i teraz mam uciec policji. No dobrze. Niech będzie. Gdzie tu najlepiej będzie? Sorry, nie chciałem. A gdzie ty jedziesz? A tu jest droga, dobra. Wiem, że ślepa uliczka. Dobra, jeszcze się nauczę jeździć, więc zanim to doszczętnie zniszczymy ten samochód, uciekniemy policji, bo się to już im prawie uciekłem, tylko teraz musimy się gdzieś ukryć. Powiedzmy, że niczym w Need for Speedzie. Dobra, tu nie jest raczej dobra kryjówka.
Więc jedziemy gdzieś jeszcze dalej. Albo nie, bo stamtąd jedzie policja. I stamtąd też. Fuck, dobra, gaz odechli przed nim, po prostu uciekamy. Jeszcze raz. Go, go, go. No, zaraz ich pewnie zgubię. Tylko może jeszcze skręcę tu. Potem gdzieś tam jeszcze i będzie po nich. Już ich nie ma za mną. Świetnie, już mnie zgubili. Tylko, że jeszcze nie mogą mnie odnaleźć. Czyli, że teraz tam. Pięknie. Ale się świetnie się jeździ Franklinem, nie? Bo on ma te umiejętności jazdy. No i ta umiejętność jego specjalna jest też bardzo dobra. Tam jest policja, więc musimy zawrócić najlepiej. Która strasznie przy tym wszystkim pomaga. Nie, no nie będę się ukrywał, to po prostu sobie pojadę tam, gdzie trzeba. Dobra. I tędy. I policja minięta. Zaraz mnie pewnie zgubią, ale jak już się uderzy w coś z taką dużą prędkością, to wow, współczuję Franklinowi, co on tam musi czuć. Ale nie krwawi, nie jest tak źle bardzo. Dobra, policjo, starczy już może tego wszystkiego. Dobra, już przestaje mnie gonić, więc możemy jechać do tego salonu. Więc go. Ale dobra, od teraz go, bo to było przypadkowe. Mam pełno krwi na samochodzie, tak. Cały samochód zakrwawiony, na pewno nie wzbudzi to niczyich podejrzeń, więc jedziemy. Nie mamy żadnej mini czy czegoś? Nie, jest gdzieś mini, ale chyba podczas misji nie możemy skorzystać. Tak mi się wydaje. Chyba. Dobrze. Dobrze. I go. Dobrze. Jesteśmy na miejscu. A, i cały czas mam kontrolę nad Franklinem. Więc czemu by nie iść dalej? Zobaczymy, co tutaj nas czeka. This racist insulted me. Hey, what's up, bull? What you calling a nigger? No, no, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, huh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he really mean he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Samuel. I'm out. It's the best part, man. No to go, teraz muszę wsiąść do samochodu Franklina, ponieważ nie mogę sobie wybrać innego, a chciałbym bardzo, bardzo tamtym pojechać. Ale dobrze. Lamar, jedziesz? Jedziesz, świetnie. No to jedziemy razem, Lamar, do domciu Franklina. I przy okazji odwieziemy Lamara, bo pewnie gdzieś blisko mieszka. Więc interesuje was ich rozmowa tutaj w samochodzie? No jeśli tak, to sobie czytajcie. O, dobra, może się wyciszę. Też może posłucham. A zresztą to jest bardzo blisko, patrzcie. To już za rogiem Franklin mieszka. No świetnie. Blisko sobie pracę znalazł. Lamar, nie wyleciałeś? Żyjesz? Dobrze. Dobra. Jej! Chyba dość szybko. No się nie wiem, czy dość szybko jechaliśmy, chyba. I do garażyku. Mam nadzieję, że mi się naprawi ten samochód. Garaż, tak jak zawsze to było w GTA. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Oh, fuck. Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other and it ain't right. Shoo! Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I'll see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Before we start this week's episode of More Head...
No to dobra, jesteśmy w domu Franklina, myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby kończyć powoli ten odcinek. Ja jeszcze Franklina jakoś między odcinkami ogarnę, trochę go przebiorę, fryzurkę może mu zmienię, bo Lamarowi się nie podoba, więc zobaczymy, czy mój nowy wygląd mu się spodoba. Zresztą zobaczymy, co będzie do wyboru. Co, mamy się przebrać, Franklin? Mówisz? Teraz się przebierzemy? Okej, no to się przebierzemy zaraz. Stroje. Zobaczmy, co ty masz, Franklin. Spodni wcale nie zmieniasz. Rozumiem. Masz w ogóle jakieś inne spodnie, Franklin? Masz takie białe. Dresy to są chyba, nie? A, pisze dresowe nawet. Dobrze. Więc zrobimy cię na dresa, Franklin. Chyba nie chcemy cię zrobić na dresa, chociaż kto wie. Może coś takiego lub coś takiego dajmy mu. Czemu by nie, ja się zaraz tam do fryzjera w tym momencie. Dziękuję wam za uwagę, zobaczymy w kolejnym odcinku, gdzie będziemy kontynuować to wszystko, że zaraz, bo... o właśnie, na to czekałem, bo nie miałem żadnej innej misji. Ups. Nic nie jest, Franklin, nic nie jest, wstawaj. I mamy już misję S, więc teraz możemy już naprawdę kończyć. Pozdrawiam. Cześć.